Reset Obywatelski. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, że tak od żartu zacznę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie. Program prawdziwy w czasach coraz bardziej na niby. Chociaż to na niby dotyka nas i przeszywa na wskroś. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem i będę tutaj gadał. Realizuje Marcin, a producentem jest Irmina Jakoniuk, za co bardzo dziękuję i bardzo dziękujemy. Liczymy na wasze wsparcie, bo tylko to pozwala nam żyć i mówić, co chcemy. I żaden świr nie będzie nam tutaj zabraniał, co mamy mówić. No, jesteśmy po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, ale jak się przypatrzyć bliżej Franciszkowi, temu w bieli, to może by się zastanowić, która strona muru jest właściwa. No ale ponieważ nie żyjemy w normalnych czasach i nie żyjemy w normalnym kraju, to powiedzmy to sobie otwarcie, no to w związku z tym jest kilka rzeczy, będzie oko na poezję, ale jest ankieta. Jestem bardzo ciekawy odpowiedzi na ankietę. Oczywiście pytanie jest trochę skomplikowane, ale myślę, że sobie świetnie sobie poradzicie. Kto jeszcze ma prawo do życia oprócz kobiet w ciąży w Polsce? Kto jeszcze ma prawo do życia oprócz kobiet w ciąży w Polsce? No jak zwykle są cztery możliwe odpowiedzi. Podam tylko dla przykładu pierwszą odpowiedź. Koty płci męskiej. I ostatnią, kobiety dające w szyję do 25 roku życia. No ale to jest, będziemy sprawdzać, jak uważacie, kto jeszcze ma prawo do życia w Polsce, bo takie ostatnio rzeczy się tu pojawiły, że strach się bać. Ja sobie przygotowałem zupełnie inny pomysł na to, jak to dzisiaj rozpocząć, ale nie mogę nie rozpocząć, bo już kilkanaścioro moich znajomych dzwoniło, czy dzisiaj na pewno będę, tak, teraz będę na pewno aż do samych wyborów, a po wyborach albo będę bardziej, albo będę mniej. Zresztą to jest taki dylemat, który no, dotyczy różnych ludzi. Jeżeli ktoś pamięta Alicję w Krainie Czarów, to było tam takie powiedzenie, że z jednej strony grzyba się rośnie, a z drugiej maleje, a tam mieszka księżna. Tak się kończyło zdanie. W związku z tym sami zadajcie sobie to pytanie, z której strony grzyba chcielibyście mieszkać. No, tak jest. Dobrze. I teraz tak, od czego? No chciałem zacząć od jaszczębia oczywiście, ale zostałem przekonany, że powinienem coś powiedzieć jednak na temat tej katastrofy, która się wydarzyła 10 września w Albanii. I nie chodzi tu o Popka, tylko chodzi o taką, no chciałbym się powiedzieć drużynę, ale to jest też chyba nie bardzo sensowne. No, w każdym razie są tacy zawodnicy polscy, co grają w pewnych klubach w piłkę nożną, a w Polsce gra się trochę coś innego niż piłka nożna. Otóż było to przesławne Lanie 2-0. Ja nie będę tutaj mówił o meczu, natomiast taka analogia mi przyszła do głowy, ponieważ w Polsce wszyscy się na tym znają, czyli na sporcie, na zdrowiu, na polityce oczywiście i jeszcze na odchudzaniu. W związku z tym ja skoncentruję się na tej analogii, bo mnie ten Polski Związek Piłki Nożnej przypomina rząd Zjednoczonej Prawicy. Do momentu, kiedy Zjednoczona Prawica nie rządziła i prezesem PZPN-u był taki człowiek, który no, łyknął tego Zachodu. On miał różne rzeczy mu przypisywano, natomiast on bardzo mocno wyczyścił do pewnego momentu taką dużą pompą wodną
stanie Ogiasza i to zaczęło przypominać trochę standardy europejskie, co od razu też się poprawiło i na podstawie tego, co obserwowaliśmy, gry i jakiejś koncepcji. Dużo polskich piłkarzy trafiło do dobrych klubów zagranicznych i wyniki były nie najgorsze nawet do 2016 roku. No ale bardzo często słyszałem, mówię o Zbigniewie Bońku, pozdrawiam cię Zbyszku bardzo serdecznie. Otóż Zbigniew Boniek był taką solą w oku, kością w zębie, nie wiem, śrubą w nodze i w ogóle tych wszystkich dziadków leśnych, które tam w tym jeszcze PZPN-ie zimują, zimowali i zimować będą, aż ich po prostu wymrozi wszystkich do nogi. No i w pewnym momencie się okazało, że no też już zaczął na końcu trochę Zbyszek kombinować, ale nie wchodzę w sportowe sytuacje, to każdy mądry. Natomiast pojawił się prezes, skądinąd bardzo ludyczny, taki polski, prawdziwie polski, nie tam jakiś zagraniczny, który zaczął mieszać w tym wszystkim. I teraz już bez tam wchodzenia te wszystkie niuanse, również tym zagadnieniem zajęła się Zjednoczona Prawica, Ryszard, tam ten Czarnecki i jeszcze inne osoby, ale w ogóle i doszło do takiej sytuacji, kiedy przed wyjazdem na mundial niejaki Pinokio Morawiecki wparował do szatni i coś tam zamieszał, coś z pieniędzmi, że da, że wyciągnie, że ma za pazuchą, że u żony na działce zakopał, tego nikt nie znajdzie, bo nikt nie wie, są te działki. Jedni mówią, że pod Wrocławiem, drudzy mówią, że nad morzem. W każdym razie dobrze zakopane pieniądze, jakoś milion, nie wiem, czy baksów, czy milion złotych. Znaczy milion złotych to pewnie by się nie schylał, ale milion baksów przeznaczone na drużynę i tak dalej. Jaki jest skutek? Otóż skutek jest taki, że od tamtej pory była równia pochyła. Ona się pewnie zaczęła wcześniej oczywiście, no ale od tamtej pory była taka równia pochyła. To po pierwsze. Po drugie, wróciły w cudzysłowie mówiąc standardy, czyli pijani działacze w samolocie z laseczkami i zaczepiają piłkarzy, ze mną się nie napijesz, ze mną foty nie zrobisz, etc., etc., etc. No i w związku z tym, ponieważ los bywa przewrotny, albo Pan Bóg ma poczucie humoru, jeżeli mielibyśmy tak to powiedzieć, przepraszam, trafiliśmy do grupy śmierci, tylko Arabur, czyli Wyspy Owcze, Albania, Mołdawia, no i Czesi oczywiście. Natomiast w tym roku eliminacje, czy nie w tym roku, ale te eliminacje są tak skonstruowane, że na Mistrzostwa Europy do Niemiec, to jest ważne tutaj, do Niemiec, nie pojedzie tylko ta reprezentacja, która naprawdę będzie bardzo chciała, żeby nie pojechać. No i teraz oczywiście można powiedzieć tak, no do Niemiec my nie będziemy jeździć, bo już się najeździliśmy tych Niemiec, a to na szparagi, a to na rzodkiewki, a to na coś jeszcze innego. Nie będziemy też tam jeździć na różne grania, bo już byliśmy na Mistrzostwach Świata, Europy, zdaje się, no, w każdym razie, no, może świata. Widzicie, taki kibic, nie? Albo kolejne działanie PiS-u i Morawieckiego rozkłada kolejną gałąź naszego życia. I teraz mnie najbardziej koni żal, ale żal mi też teatrów, żal mi też samorządów, szpitali, żal mi nauczycieli. No po prostu jeden wielki żal. Ja myślę, że jeżeli ktoś myśli, że to się da coś z tego ukręcić, to jest w bardzo dużym błędzie, ponieważ większość z tych ludzi, zdecydowana, nie ma pojęcia o tym, co robi. Poza tym, że wie, jak kraść szmal. Bo nie patrz w dal, wal po szmal, przyświeca tej ekipie bardzo mocno. I to jest ciekawe, że to są przeważnie drobni cwaniaczkowie, którzy coraz bardziej, te sumy są coraz większe, jeżeli chodzi o wyprowadzanie pieniędzy. No i to dzieją się rzeczy przedziwne, ale to tyle miałem o prezentacji, że ta właśnie PZPN przypomina teraz Zjednoczoną Prawicę, bądź Zjednoczona Prawica przypomina PZPN, ale raczej to pierwsze, że również da się spierniczyć coś, co było z takim trudem odbudowywane. I rzeczywiście można powiedzieć tak, albo tam Boniek, bo coś tam. Nie, właśnie Zbigniew Boniek wyprowadził bardzo mocno ten PZPN na europejskie wody,
czy na europejskie murawy, na europejskie stepy, pastwiska, etc. Teraz przyszedł Cezary Kulesza i Apiać zagonił to wszystko do zagrody, do takiego padoku, gdzie stoi się po kolana w tych kąpielach błotnych, śmierdzących. I tego się nie da uratować, dlatego że to jest mentalność. A ryba, jak wiadomo, psuje się od głowy, etc., etc. To tyle, jeżeli chodzi o tą piłkę nożną, co w Polsce trochę nie jest tą piłką nożną. No i można powiedzieć, że się czepiam. No to zobaczcie, no co tam się czepiam. Po prostu jest jak jest. No to teraz to sobie przygotowałem. To właśnie jest to, co w zasadzie, gdyby nie ten mecz niedzielny, to też jest kwintesencją tego, o czym mówię, czyli drobne cwaniaczki, bo to nawet już nie jest Gank Olsena, bo Gank Olsena to ma jakiś wdzięk. Natomiast tutaj jest metoda na rympał, na pasówkę, na łom, na chuligana po prostu. Ponieważ szef tej bandy dał przyzwolenie, no to teraz różnego rodzaju maści bandyci się ujawniają. Okazało się, że oni od początku byli nastawieni na konsumpcję, a nie na jakieś tam różne rzeczy. I diabeł tkwi w szczegółach, dlatego że my się skupiamy na czymś, co wypłynie. Oczywiście wypłynie, nie wypłynie. To coraz więcej to wybija tego szamba w każdym miejscu. I ja mówiłem o tym kilka lat temu, że nie ma polityki zagranicznej, nie ma żadnej wizji tego, no i tam trafiają ludzie z bębna wyrzuconego przypadkowo. Jakimż ja byłem w błędzie. Otóż tam trafiają tuzy, absolutni mistrzowie świata, jeżeli chodzi o bycie ministrem spraw zagranicznych. I taki Waszczykiewicz czy Czaputowicz to w ogóle mogliby im buty czyścić po prostu, bo trafił tam niejaki Rau z niejakim no, niewidocznym po prostu Wawrzykiem, którego kamera omijała, bo nie było widać, czy to jest Lamperia, czy to ktoś stoi. Wygląda ów człowiek, no już nie jest wiceministrem, ale był, w związku z tym mam prawo go ocenić, bo za moje pieniądze pracował, ale okazało się, że za mało mu płaciłem. Natomiast nie powiedział, że za mało, żeby mu dać więcej, tylko zorganizował, chociaż ja nie wierzę, że to on mógł zrobić, zorganizował sprawną machinę pozyskiwania dolków zielonych i innych rzeczy od tych paskudnych Arabów, Azjatów, przed którymi tutaj w kraju przestrzega jego pryncypał i jego cała kompania wesoła, no chociaż oni wyglądają na smutną kompanię, to jest najciekawsze, że chłopcy i dziewczyny jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, ale coś smutno jest. Tak? Taki trochę jak obraz profesora Zina, o którym powiem później, rzeczywiście ten smutek bije. Szczególnie na przykład smutek z twarzy byłego wicepremiera, chyba to najbardziej smuci, czyli Piotra Glińskiego, który już dawno zagubił się w tym gąszczu i lesie ludzkich spraw i sam już nie wie, czy stoi na głowie, czy stoi na rękach, czy stoi na nogach, czy leży na boku, dowolnie wybranym. Otóż on wygląda zawsze na smutnego, wkurzonego i obrażonego. Ciekawa stylowa. Pytanie, jaki jest w domu, czy jest taki, czy może jest nie do zniesienia kompletnie. I smutek zagościł i to jest dziwne, bo można powiedzieć, że ludzie, coś się tacy smutni, przecież kosicie kasę. Ja tutaj pozwoliłem sobie sprofanować, chociaż nie było to moją intencją i mam nadzieję, że nie sprofanowałem, taki utwór, który był bardzo mocno znany w PRL-u w Polsce. Wojciech Stanisław Trzciński i Ernest Włodzimierz Bryl, zapewne wszystkim znani, fenomenalni autorzy i kompozytorzy. No i taki był, za czym kolejka to stoi. No i ja tutaj sobie pomyślałem, że to będzie tak, za czym, cytuję, ale przerabiam, także wybaczcie. Za czym kolejka ta stoi? Po wizę, po wizę, po wizę. Na co w kolejce tej czekasz? Na schizę, na schizę, na schizę. Co kupisz, gdy dojdziesz? Nadzieje, nadzieje, nadzieje. Kim są Wawrzyk i Rał?
Złodzieje, złodzieje, złodzieje. Koniec cytatu, i tak niech wybaczą mi autorzy i ci, którzy byli przywiązani do wersji pierwszej. Wersja obowiązująca w tej chwili, w 2023 roku, dokładnie tak brzmi. Nie wiem, znaczy pytanie jest w ogóle, czy coś jeszcze powinno nas zadziwiać. Wydaje się, że nie, bo skoro słup Wawrzyk, bo to ja nadal nie wierzę, że wiceminister Wawrzyk, który nie był w stanie trafić do dwóch wind, jak były rozstrzelone na różnych końcach korytarza, żeby był takim mózgiem i zaplanował te kioski z szybką wizą, czy tam jakieś, że w ogóle nikt nie sprawdzał w internecie, albo był też między bananami, mango, a ananasami. Można było kupić wizę do Polski, dodam, kraju w Unii Europejskiej jeszcze. Ja wiem, że panowie pracują i panie na to, żeby wyzwolić, zrzucić kajdany, wyrwać murą zęby krat i w Brukseli pokazać bat, tak? Natomiast jeszcze nie, jeszcze Unia Europejska. I dalej by trwał ten radosny sposób zdobywania kasy. 5000 dolków za jedną wizę do Polandii. No to już pomijam to, że oczywiście gdyby to nie kraj Unii Europejskiej, to można byłoby tych, którzy zechcieli taką wizę kupić w współczesnych czasach do Polandii, powinni być badani psychiatrycznie, czy wiedzą, co czynią, bo pewnie nie wiedzą, co czynią. No ale to otwiera całą przestrzeń Unii Europejskiej, co też zaniepokoiło pewne służby w pewnych krajach i zadali takie proste pytanie: what the fuck, Mr. Wawrzyk, Mr. Rau oraz Mr. Pinokio. No i okazało się, że duży what the fuck, ponieważ wizy na bazarze schodziły jak ciepłe bułeczki. Więcej zostało kupionych wiz i przyjechali tutaj imigranci, którzy sobie pojechali dalej, bo przecież ze śmiechu w naszym kraju nie można wytrzymać. W związku z tym, jak ktoś ma małe poczucie humoru, to długo tu nie zabawi. Nawet jeżeli tu trafi, to naprawdę trzeba się urodzić z mocnymi mięśniami przepony i żadne zrzucanie boczków niczego tutaj nie da. Po prostu tak jest, jak jest. Bo u nas jest, jak jest po prostu. I ty dobrze o tym wiesz, jak śpiewa pewien udający polityka szmaciarz, żeby mu napluć w twarz. Ale proszę pana, żeby komuś napluć w twarz, to trzeba sobie zasłużyć, a nie tak być taką szmatą po prostu zwykłą. No to teraz jest pytanie, how much? No to wiemy, że 5000, ale how long? To byłoby bardzo ciekawe pytanie. No i skolko przyjechał? Zbliżają się wybory w Polsce. OBWE, Komisja Europejska, działająca w błyskawicznym tempie, już po 4 latach stwierdziła, że w 2019 roku wybory w Polsce nie były uczciwe i wolne i tak dalej, i prawidłowe, i prawdopodobnie są nieważne, ale nie można unieważnić 4 lat życia naszego własnego, to są urodziny, to są odejścia i tak dalej, i świat się toczy. Natomiast uczulam nas wszystkich na to, żeby się nie przyzwyczajać do nienormalności. Jest takie powiedzenie w pewnym filmie, że być naprawdę sobą może tylko wariat, ale całe nieszczęście polega na tym, że ów nieszczęsny człowiek właśnie nie jest sobą. I kiedy ja sobie żartowałem i próbowałem robić zbiórkę na Centralny Szpital Psychiatryczny, no to mógł ktoś powiedzieć, że śmieje się z ludzi, którzy mają kłopoty. Nie, nie śmieje się, absolutnie się nie śmieje. To są poważne choroby. Depresja u coraz młodszych ludzi to jest dramat XXI wieku i dramat Polski, gdzie tym się nikt nie chce zajmować. I licealiści też z podstawówek, ludzie mają kłopoty ze sobą, z osobowością. I naprawdę depresja to nie jest wymysł, nie wiem, scenarzystów, że mam globusa, migrena i coś tam jeszcze, a te depresje to oczywiście jest wymysł jakiś, to jest poważna choroba. Natomiast uważam, że musimy mieć jakąś zbiorową terapię, to znaczy nie da się przebadać i zaleczyć wszystkich. I kiedy wygra demokratyczna opozycja,
i się dogada, a wygra, i myślę, że się dogada, powinna już myśleć o tym, jaką terapię grupową trzeba zaaplikować nam Polakom, żebyśmy się nie pozabijali i żebyśmy potrafili żyć na zewnątrz, a nie do środka, bo kolejnej fazy emigracji wewnętrznej czy zewnętrznej ten nasz naród nie przetrwa. W związku z tym, skoro w 2019 roku wybory wygrał Pegasus i te wszystkie rzeczy tam są już w Izraelu dawno w Mossadzie odhaczane, poza tym później zabrano licencję, ale jest już do innych parę rzeczy, to patrzenie władzy na ręce podczas wyborów oczywiście jest bardzo ważne i ma głęboki sens. Natomiast od polityków wymagam, żeby jeszcze uruchomili swoje różne kontakty i spróbowali jednak dopilnować, żeby ten Pegasus, który ledwo chodzi, ledwo gada, żeby nie sfałszował w ten sposób kolejnych wyborów. No bo co to są za wolne wybory, skoro jedna strona wie, co będzie robiła druga strona potajemnie, zdobywa informacje i później można to odpowiadać. To jest na razie tyle w kwestii, bo wyszedłem od Rała i Wawrzyka, natomiast no tak to wygląda. Były konwencje, odbyły się konwencje w niedzielę, cztery różne. Konwencja Koalicji Obywatelskiej, Zjednoczonej nie za bardzo prawicy, Trzeciej Drogi, czyli Tygryska i Kłopouchego oraz trzech, nie wiem, Smoka Trzygłowego, Lewicowego, trzech tenorów i tak dalej. I może to już wszystko na ten temat powiedzieli. Jedna rzecz jest inna niż była do tej pory i to wyraźnie inna. Mianowicie wyczuwa się po stronie demokratycznej opozycji, że wiara w zwycięstwo wzrosła. My żyjemy w kraju, w którym czucie i wiara jest zawsze mocniejsze niż mędrca szkiełko i oko, to powtarzam zawsze, ale ważne jest, żeby po pierwsze uwierzyć w to, że można wygrać. A tu okazuje się, że można. Po drugie, że można wygrać wysoko. A po trzecie, żeby uwierzyć w to, że można wygrać już w tych teraz politykach. To jest bardzo ważne. Czyli wyborcy mają coraz większe przekonanie, że ta formacja może wygrać rzeczywiście i zmieni się wszystko. Albo jeżeli ta formacja nie wygra, bo my w to nie wierzymy, nie pójdziemy na wybory na przykład, a mamy do wyboru pięć różnych partii, a cztery bloki, nie trzy bloki, dobrze mówię, cztery partie i trzy bloki, czyli Koalicja Obywatelska, Zjednoczona Lewica i Trzecia Droga. Czyli można to wybierać, to nie jest tak, że nie ma już wyboru. W związku z tym zachęcam, żeby pójść na wybory, bo jeżeli się nic nie zmieni, to zmieni się bardzo dużo. I zmiany będą nieodwracalne, tak jak na pewnym etapie choroby, pewne rzeczy się już nie da zrobić. Mnie różne świry napadły i mojego kolegę redaktora Maślaka, że tam jakieś krzywe rzeczy opowiadamy. To ja odsyłam tych wszystkich, którzy naprawdę kombinują, cwaniakują i świrują, żeby sobie zobaczyli coś innego. Natomiast ja rozumiem, że to nie o to chodzi, bo chodzi o to, że trzeba kopać tych, co mogą wygrać, bo jak ci, co mogą wygrać, nie zostaną teraz kopani, to mogą wykopać was, zresztą wykopią was po 15 października. Tak to po prostu wygląda. Bardzo dobrze wyglądała też konwencja Trzeciej Drogi, gdzie widać, że i Tygrysek, i Kłapouchy złapali jakiś styk z rzeczywistością i dobrze by było, gdyby jednak zostali w kontakcie, tak? Bo wtedy ten prąd jest bardziej wydajny i było kilka sensownych pomysłów i tekstów. No i jest jeszcze Lewica, która ma bardzo fajne postulaty. Mi się bardzo podobają głównie kobiety Lewicy, są rzeczywiście lepsze. Natomiast Lewica też, tych trzech panów powinno się dogadać, jaki jest przekaz na zewnątrz. Najlepiej to rozumie Włodzimierz Czarzasty,
który no, zęby zjadł na polityce, chociaż w parlamencie nie ma zbyt dużego doświadczenia w porównaniu do innych. Robert Biedoń powinien zamienić się z Krzyśkiem na funkcji, jeżeli to w ogóle ma trwać jeszcze. A kolega Zandberg też niech się zastanowi, czy w zasadzie chodzi mu o te 3%, żeby przekroczyć i dostawać subwencje i dalej być takim właśnie krytykiem władzy, czy chce mieć jakiś realny wpływ na to, nie wiem, jedno, dwa czy trzy ministerstwa, to kłaniam się szanownemu posłowi, bo atakowanie teraz w momencie, kiedy jest 35 dni, 34 dni do wyborów, czyli realnie 32 dni kampanii, no swoich partnerów w opozycji jest albo sabotażem, albo głupotą. O głupotę pana nie podejrzewam. W związku z tym dobrze byłoby się zastanowić, za czym kolejka ta stoi. I te cztery konwencje pokazały, bo no, trzy, tak? Czwartą była konwencja Prawa i Sprawiedliwości. I powiem szczerze, że tutaj po raz kolejny zostałem w jakiś sposób zaskoczony, chociaż niekoniecznie mocno, bo od poniedziałku do czwartku trwały wystrzały z kapiszonów. Byłem pytany wielokrotnie o to, czy w niedzielę będzie fajerwerk. No i mówiłem to parę razy, że raczej spodziewam się mokrego kapiszona niż strzału z katiuszy. Natomiast nie spodziewałem się reinkarnacji Fidela Castro w wersji polskiej, czyli słabszej, bez licencji, robionej własnym sumptem. Ciekawe, to jest ciekawe. Niewyobrażalne miliony złotych przeznacza partia rządząca legalnie i nielegalnie na promowanie się w internecie. Z jednej strony można powiedzieć, że proszę bardzo, progresywni to oni też do internetu. Na TikToku też pojawił się pierwszy pan Andrzej, który pełni obowiązki prezydenta, czy w zasadzie w wyniku nieporozumienia i drobnych różnych oszustw jest teraz na funkcji prezydenta i on pierwszy z tego ostrego cienia mgły wszedł do tego TikToka i zawalczył. A teraz partia rządząca, głównie PiS, przeznacza miliony, nie wiem, czy setki milionów na mikrotargetowanie, czyli dotarcie do bardzo wąskiej grupy odbiorców, czasami jest to kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, gdzie opowiada im te swoje kozopały, jak to fantastycznie żyje się za PiSu. Ponieważ tak jak dzisiaj zaczynałem, że to jest, przypomina mi to reprezentację Polski, no to też nie jest tak, że jak Nawałka przestał trenować, to oni nagle przestali grać. Nie, to się pomału wszystko toczyło, tak jak po przejęciu władzy przez PiS. Przez 4 lata ludzie mówią, nie, no dobra, super, fajnie. A teraz, jeżeli ktoś miałby cokolwiek wskazać, to wszyscy się czepiają 500+. I nawet jak uznamy pod pewnymi warunkami, dla mnie ten warunek to jest kryterium ekonomiczne. No, są ludzie, którzy są biedni i naprawdę mają przegwizdane w życiu, należałoby im pomóc. A ci, którzy zarabiają kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, nie muszą dostawać 500+, naprawdę. I nie wciskajcie tu kitu, że to jest program tak zwanej rozrodczości, bo jest najniższa rozrodczość od II wojny światowej. I ważne jest, żeby to powtarzać, bo my się przyzwyczajamy, że mówimy, a dobra, Kaczyński coś tam, a Morawiecki jak zwykle. Ale szanowni państwo, to nie jest nic jak zwykle. To jest nienormalna sytuacja. My nie możemy żyć ciągle kopani defibrylatorem Kaczyńskiego i wszystko nas wstrząsie i ludzie zaczynają to odczuwać na własnej skórze. O tym powiem oczywiście trochę więcej po przerwie, natomiast zobaczmy wyniki ankiety. Jestem bardzo ciekawy, jak na półmetku wygląda ankieta. Pytanie było, kto jeszcze ma prawo do życia w Polsce oprócz kobiet w ciąży, według pana prezesa wszystkich nie Polaków. 40 zwolennicy PiS-u wszystkich płci wygrywają, ale bardzo mocno też jest koty płci męskiej oraz kobiety dające w szyję. Byki płci męskiej mają przegwizdane, bo nie mają prawa, czyli zwolennicy PiS-u wszystkich płci mają jeszcze prawo do życia poza kobietami w ciąży. Tak tutaj z ankiety wynika. W związku z tym przyjrzymy się trochę bardziej
Konwencja, myślę, że to już jest jasne. Widać różnicę. Jeżeli ktoś nie widzi różnicy, to pewna firma optyk daje zniżki tyle, ile ma się lat. Na okulary progresywne, to nie jest lokowanie produktu, bo nie wiem jaka firma. Natomiast jeżeli do wyboru jest XXI wiek oraz XIX wiek, to ja wybieram wiek XXI, chociaż XIX miał bardzo dużo ciekawych rzeczy. I żeby zakończyć wątek ten sportowy, to no bardzo mi przykro, ale wolę jak polityk biega i haracze w gałę, niż niszczy kolejną gałąź sportu. To jest Reset Obywatelski, Oczkość w głowie, program prawdziwy w czasach na niby. Ja teraz sobie odpocznę i zbiorę myśli, a wy przetuptajcie kawałek w rytm muzyki, którą zapuści nasz realizator Marcin. Do zobaczenia za chwilę. I witamy po przerwie. Mam nadzieję, że przetuptaliście kawałeczek. To zawsze jest miło tak się rozluźnić, ponieważ dużo napięć jest. To jest Reset Obywatelski i bardzo dziękuję za wsparcie. Irwina Jakoniuk jest producentem dzisiaj programu. Bardzo proszę was o wsparcie. A program nazywa się Oczkość w głowie. Nie wiadomo dlaczego. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem, a realizuje Marcin. No i jeszcze suplement ma być, bo to jest tak. Rzeczywiście Rau i Wawrzyk to musi być jakiś gang. To znaczy pytanie, gdzie ta ośmiornica sięga? Skoro dostało pół Polski z niestawności po ośmiorniczkach od sowy, to bardzo ciekawe brzmi, ośmiorniczki od sowy to jest prawie tak dobre, jak jeleń puścił bąka przed sobą, ale
nie śmiejmy się z nazwisk. Natomiast wielka ośmiornica, która nas oplotła i poddusza i podtruwa i wyrywa nam różne członki, w sensie mówię o rękach, nogach, uszach i tak dalej, jakoś nam nie sprawia takiego wielkiego kłopotu i dużo rzeczy się zadziało. Otóż w tej sprytnej aferze zdobywania kasy na Arabach, Azjatach i niewiernych, jeszcze jest drugi wątek, znaczy przynajmniej jest drugi wątek. Otóż podobno ten, co jest takim malowanym ministrem spraw różnych tam zagranicznych, podobno ze swoim zastępcą, właśnie tym takim niewyraźnym takim, dopuszczali się szantażu, jak się dowiedzieliśmy, na tym, co pełni obowiązki tamtego prezydenta. Czyli, szanowni państwo, po prostu gra pozorów, parada oszustów, to jest w ogóle moja miki. Otóż minister z wiceministrem wymuszali na prezydencie, nawet jeżeli wiemy, że to jest wszystko, oni są, są fikcyjni ludzie na stanowiskach niefikcyjnych, no ale to nieźle jest. Jest nieźle. A w tym czasie prezes wszystkich pisowców wygaduje takie kocopały, jak na przykład, że Angela Merkel wydawała polecenia panu Tuskowi, żeby podwyższył wiek Polakom emerytalnym. No, panie prezesie, i to rzeczywiście ja bym się tego trzymał. Poza tym to zawsze ułatwia, tak? To ułatwia dużo spraw. Myślę, że trzeba było trochę też już odpocząć, ale co jest niebywałe, że szantażowali go w temacie, kto ma być ambasadorem w Zanzibarze. I nie mówię tu o barze takim, tylko w Zanzibar, kraj takowy, gdzie dużo Polaków kiedyś bardzo chętnie spędzało urlopy, a w zasadzie nie Polaków, tam żadnych Polaków nie było, tylko celebrity i ta zgniła warszawka, klasa tam jakaś. No ale dobrze, wróćmy na ziemię, chociaż to nie jest proste. To nie jest proste. Wróćmy na ziemię, otóż skalą odlotu takiego naprawdę poza kontrolą, czyli ten szlaban pan prezes podniósł w górę i wydał mniej więcej polecenie, idźcie i zabijcie ich politycznie. No i każdy robi co może. I w pewnym programie wieczornym, przepraszam, popołudniowym, powtórkę oglądałem, pani, może przemilczę, no nie wiem, czy powinienem, ale pani z PiS przekonywała, znaczy w zasadzie doprowadziła do szaleństwa, udowadniając, że muszę to przeczytać niestety, bo to naprawdę wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnim roku wyniósł 30%. Dodam 30%. No, to redaktor Piasecki, przepraszam, Konrad, przepraszam, mało nie spadł z krzesła i nie zagryzł się własnym długopisem oraz nie udusił mikroportem. Na szczęście są teraz do ucha i do kieszeni, a nie długie takie ciągnione. No, można by powiedzieć, że rany boskie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest taki mój sprytny, taki miałem plan przynajmniej sprytny, szczwany plan, nie wiem czy wyjdzie, przejścia do czegoś, czego mi bardzo brakowało, a mianowicie stand-upu Jaszczębia z NBP-u. Jaszcząb z NBP-u powrócił i jest w doskonałej formie, będzie tańczył do śmierci. Polityczny oczywiście, po prostu tańczący Jaszcząb absolutnie w formie, wdzięk, szarm, Putin deryc, naprawdę to w ogóle bajka. Pytanie jest takie, co powinna zrobić zwycięska koalicja opozycji demokratycznej, gdzie kupić, jak zaimplementować filtry, zawory bezpieczeństwa, nawet kaftany bezpieczeństwa, ale zaworki bezpieczeństwa, filtry, siatki ochronne, miny pułapki, żeby pewni ludzie nie dostawali się do pewnych stanowisk.
Ja wiem, że teraz jadę prezesem wszystkich pisowców, ale tak mówił, że pewni ludzie w pewnym miejscu i tak dalej, no to pewni ludzie na pewnych stanowiskach na pewno nie powinni zaistnieć. To nie ma tutaj, cały czas mi się cytaty jakieś pojawiają w głowie, nie ma wśród ludzi cywilizowanych określenia, żeby powiedzieć dosadnie tak do końca, co to są za ludzie. Co to są za ludzie. I nie wiem, czy pan Jaszcząb jest przygotowywany, czy on ma wchodzi w strumie świadomości, ma bezpośrednie połączenie z kosmitami, z planetą Wenus, Mars i tam Pluton i coś tam jeszcze. Natomiast to jest zjawisko, tylko pytanie, dlaczego za nasze pieniądze? Bo to jest ważne pytanie. Nie chciałem. Ludziom, którzy sprawują władzę do 8 lat, wszystko się pozajączkowało. Otóż panie i panowie z PiSu i przyległych różnych rzeczy, wy naprawdę zostaliście wybrani, żeby rządzić w Polsce. No, pomijam już ostatnie wybory, które ewidentnie były zmanipulowane i to jest udowodnione i nie wygraliście tych wyborów, czyli macie carte blanche taki trochę złodziejski, ale was nie wybrali Polacy na sułtana, króla, kurde i kogoś tam jeszcze. Wy nie macie panować w tym kraju. My nie jesteśmy waszymi poddanymi, tylko jesteśmy obywatelami, którzy was wynajęli do pewnej roboty. I ja rozumiem, że pani Sadurska w PZU czuwa nad tym, żeby PZU robiło to czy tamto, tak wydawało się. Natomiast no to jest, za chwilę pojawi się pewne wydawnictwo, pewna gazeta, będziemy to promować, ja nie mam tego dzisiaj przy sobie, w związku z tym oglądajcie inne programy Resetu Obywatelskiego i zobaczycie, ile jest afer przez te 8 lat. Przez 8 ostatnich lat chomiki wysiadły. Chomiki sobie napychają tam policzki, żeby przezimować. To tutaj chomiki odpadły, dlatego że to są jakieś giga chomiki, na dodatek jeszcze niesympatyczne, bo taki chomik to jest w ogóle sympatyczny, a tutaj jest grupa ludzi, która jest odrażająca, brudna i zła i wszystko im się nie podoba i wszystko jest na nie, a miarą tego upadku jest to, że nie są w stanie wygenerować siebie, to jest najdziwniejsze, bo coś tam generowali wcześniej, przynajmniej ich tam jacyś doradcy, pozytywnego programu, wszystko jest na nie. A jeżeli trzeba sięgnąć do jakiegoś uderzenia, to się sięga 12 lat wstecz, 14 lat wstecz. Szanowni Państwo, 14 lat temu, 10 lat temu, 8 lat temu, a nawet 4 lata temu była inna rzeczywistość. Nie można teraz przyłożyć miary. Najbardziej widzę wszystkich rusza zwolenników Jarosława, wszystkich pisowców. Wiek emerytalny. Ludzie, stuknijcie się w czaszkę. Bo może się okazać, że za 10 lat albo za 20, jak dojdziecie do emerytury, bo to jest bardzo dużo młodych ludzi miało jakieś tam oburzenie, nie starało się doczytać albo zrozumieć. Fakt jest faktem, że fatalnie zostało to wprowadzone, jeżeli chodzi o informacje, ale to już Tusk się przyznał do tego, że to był koszmar, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast może się okazać, że za lat 10 czy 20 w ogóle nie będziemy pracować. Bo sztuczna inteligencja, bo robotyka, bo zmiany różne i tak dalej. Może się okazać, że człowiek będzie musiał mieć inną funkcję, bo my pracujemy do tego, żeby być w aktywności, żeby się utrzymywać przy życiu oczywiście i zdobywać środki. Natomiast może się okazać, że ta optymistyczna wersja jest taka, że przejmą za nas różne tam roboty i tak dalej, ale ponieważ ja nie jestem tutaj w tym specjalistą, to zostawię. I wtedy bicie się o jakiś wiek 65 jest... który jest hipotetyczny za 30 lat, bo tak miało być to wprowadzone, jest chorym posunięciem, bo może będzie, zresztą teraz ludzie niektórzy wręcz błagają, żeby pracować dalej, a może to zupełnie inne warunki pracy, ale też drodzy seniorzy, zapatrzeni w Pinokia, po prostu kłamie i robi was w bolo tak, że się tylko kurzy z nosa,
bo jeżeli uważacie, że 14, coś nazwiemy 14 emeryturą, to jest 14 emerytura, no to się zastanówcie, ile to jest pieniędzy. Ale taki Pinokio wam nie mówi, że jeżeli nie przestaniemy używać paliw kopalnych, nie przejdziemy na zieloną energię, to wasze dzieci i wasze wnuki nie będą miały czym oddychać i co pić. I wtedy wszelkie działania Obajtka, który jest, znaczy myślę, że Wawrzyk jest, już nie jest, bo go chciał zostać Obajtkiem MSZ-u. No, to jest prawda. Obajtkiem MSZ-u. To no, mogłoby tak być, oczywiście. Natomiast to wszystko jest postawione do góry nogami. Jak stoi do góry nogami, to krew napływa do głowy i można dostać wylewu. I niestety tak to wygląda. Ale zaraz właśnie się rozgaduję. Co jest ważne jeszcze. Nie wiem, duże zdziwienie przeszło przez media, że niejaki prezenter Adamczyk jest sadystą. Trzeba oglądać wiadomości. To by było wiadomo, że jest sadystą. Natomiast no niestety wypłynęły różne rzeczy z przeszłości. No bo ktoś się zastanawiał, czy to ktoś robi z przekonania, za pieniądze, czy z jakichś jeszcze innych powodów, szantaż. Mamy twoją żonę, nie wrócimy, dopóki nie będziesz mówić czegoś w wiadomościach. Okazuje się, że po prostu to trzeba mieć predyspozycję. Jeden taki na jak też sobie poszedł, okazało się, że na PER go zadenuncjował, ten na jak, teraz na tego na PER, napierdziela. No i gwiazdor sadysta w zasadzie. To jest tak, jakbyśmy już upiekli ten tort z tych wszystkich złych rzeczy, które się pojawiły. I teraz na ten środek tego tortu jest taka wisienka w kształcie, takim kształcie owala takiego, świecy, albo tam rakiety, albo czegoś tam jeszcze. I jest to gwiazdor TVP. Teraz tylko jeszcze trzeba to podać jakimś sosem. To za chwilę się okaże, może ogórkowym albo czymś takim. I ten tort po prostu, który nam się serwuje od 8 lat i do tej pory niektórzy jakoś tam próbowali to środkami różnymi na przeczyszczenie przeżywać, niektórzy chowali pod rękaw i wrzucali do lasu, no niestety zaczynamy w tej chwili zbiorowo wymiotować, ponieważ to jest niestrawne. Nasze żołądki, nasze mózgi, nasze ciała nie są przygotowane na taką ilość tej złej energii, chamskich zagrywek, bezczelnych, prostackich zagrań, hejtu na niespotykaną skalę. No i co najważniejsze, niestety takiej agresji. Wiele osób mówi, spotykają, mówi tak, panie Irku, albo Irku, albo tam, dlaczego od nich widać, że nami gardzą. Ja mówię, to jest proste akurat. Większość ludzi z panem prezesem, wszystkich pisowców na czele, ma bardzo duży kompleks wyższości, wynikający z kompleksu niższości. I później tak to niestety wygląda, że ci ludzie patrzą na dziennikarzy z pogardą, plecami do nich mówią, nie odzywają się. Jak ktoś ma inne zdanie, to oczywiście jest już posponowany, butowany i tam nie wiadomo, co się dzieje. Ludzie, zastanówcie się. Żyjemy w tym samym kraju, mamy żyć w tym samym kraju, chyba że się dzielimy rzeczywiście na Wiśle i nie wiem, Wolne Miasto Warszawa albo strefa jakaś tam inna i część zostaje po tamtej stronie Wisły, część zostaje na tą stronę Wisły i będą dwa państwa i dwa narody. To się w historii już działo, a dodam tylko, że tam za granicą, tam na wschód, siedzi niejaki Władimir i zawija to w te sreberka. I ma pomocników i po prostu tamten kocioł propagandy i wpisywania się w różne nasze rzeczy jest już jest rozgrzany do czerwoności, tam już smoła się też gotuje. Bo dlaczego Federacja Rosyjska, czyli Sowieci, mieliby nie ingerować w wybory polskie, skoro zaingerowali w wybory na przykład w Stanach Zjednoczonych. Zorganizowali też Brytyjczykom samotność na wyspie i teraz Brytyjczycy, niektórzy chodzą, wywieszają flagi europejskie. No come on, guys and ladies,
trzeba było używać mózgu, a nie kurde kremu brûlé, czy tego tam coś innego. No, błagam. Natomiast my wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ u nas wchodzi wszystko jak w masło i widać to po wzmożeniu, że można zarzucić wszystko wszystkim, a najczęściej zarzucają, partia rządząca zarzuca opozycji to, co jej można zarzucić, tylko że zwiększa dawkę. Dlatego, że my jesteśmy już obolali, nas już wszystko boli. Nie działają już środki, przestają działać środki, najmocniejsze środki przeciwbólowe. I to jest moja teoria eskalacji bólu, że jeżeli boli cię głowa, to uderz się w kolano, będzie ci bolało kolano, bardziej zapomnisz o bólu głowy. Ale jeżeli już nie mamy się w co uderzyć, bo PiS uderzył we wszystko. We wszystkie części organizmu polskiego zostały pobite. PiS uderzył w to. I teraz, skoro nie ma środków przeciwbólowych, a przynajmniej PiS nie chce ich dostać, kupić, gdzie jest KPO? Łamago z rządu. Gdzie jest KPO? Naprawdę, no, gdzie jest KPO? Łamago. Co takiego się dzieje, że jako jedyni nie możemy dostać miliardów złotych, które na nas czekają, bo co? Bo dwóch jakiś niedorżniętych ewidentnie chłopców, jeden starszy, drugi młodszy, nie mogą się dogadać, no to won z tej piaskownicy i po prostu zostawcie politykę jakimś dorosłym mężczyzną. I tutaj Jarosław może zaklinać rzeczywistość, ale po prostu jest małym, starym chłopcem, któremu się coś wydaje. Ale dobra, bo jeszcze koniecznie muszę to powiedzieć, bardzo mi zależy. Zielona granica. Zielona granica, film Agnieszki Holland. Agnieszko, pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że czasami oglądasz. Jesteś wielka, wspaniała, cudowna, fantastyczna. Nie widziałem filmu, w związku z tym nie będę go oceniał. W odróżnieniu od innych, którzy już powiesili na nim wszystkie psy na tym płocie i na Agnieszce wszystko, co jest tego najgorsze. Natomiast dwie uwagi. Pierwsza, to, że nagroda specjalna jury w Wenecji, jedna z trzech najważniejszych nagród, to jest zarąbiście. Natomiast relacje ludzi, którzy już widzieli zieloną granicę, to jest bezcenne. To poczytajcie w internecie, jak ludzie są wzruszeni, jaka była owacja, bo film, tak jak mówią, dotyka spraw szerszych i bardziej fundamentalnych niż jakiś kolejny wymoczek na granicy z drugim wymoczkiem i to jeden od środka wymoczek, a drugi od zewnątrz wymoczek. Budują mur, który wygląda jak płot i mówią, że to jest bezpieczne, a ludzie giną. Ludzie giną, ludzie, nie jakieś nie wiadomo co, czy kto, ludzie giną. Ale druga rzecz, i przepraszam, to jest tak na koniec, chociaż na koniec jeszcze powiem coś może bardziej zabawnego, jeżeli się uda. Otóż reakcja, oficjalna reakcja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na film wybitnej reżyserki, wybitnej artystki Agnieszki Holland, powoduje, że każdy normalny człowiek musiałby zwymiotować. A jak wiemy, nie da się elegancko wymiotować, to jest Andrzej Mleczko, pozdrawiam serdecznie. Otóż, panie Zero, naprawdę niech pan sobie już idzie, ale i tak tam daleko nie dojdzie, bo myślę, że jestem pewny, że sprawiedliwość pana dopadnie, schaltuje i przyprowadzi na salę sądową. A tu jest taka ludzka sytuacja, Agnieszka powiedziała, że będzie skarżyć, ja bym skarżył, Agnieszko. To jest niewyobrażalne, że można takie rzeczy mówić o drugim człowieku, tak go posponować i nawet jeżeli jakiś świr znowu będzie chciał mnie ukarać, to powiem szczerze, to są metody takiego właśnie goebbelsowskiego, hitlerowskiego i ruskiej propagandy, żeby człowieka po prostu zniszczyć. To jest absolutny skandal. Brawo Agnieszka Holland, brawo twórcy, Maja, całuję cię mocno. Widziałem tylko fotosy, ale film na pewno zobaczę. I żeby nie kończyć takim, bo zaczynam się czuć, jakby wstępował we mnie Jarosław K.
To może być coś takiego. A chciałbym jeszcze trochę porozmawiać i coś, co bardzo wzruszyło mnie, powiem szczerze, że sezon się zakończył, urlopowy. No, nawet w tym tygodniu, powiedzmy wczoraj i przedwczoraj, były piękne dni w różnych miejscach, a w Zakopanem, to jest taka miejscowość w górach, Tatrach polskich, gdzie mieszkają górale, tak się nazywają. Ich głównym zadaniem jest uprawa dudków, gromadzenie dudków, zbieranie dudków i chowanie dudków oraz robienie, wystychują na dudka tych wszystkich pozostałych, czyli warszawiaków i tak dalej, którzy tam przyjeżdżają. I to są bardzo często zadeklarowani deklaratywnie patrioci. Otóż w Zakopanem jest najazd Arabów i taką tu informację mam. I górale, czyli ci, co uprawiają te dudki, są zachwyceni. Są zachwyceni, ponieważ imigrant, którego ktoś ściga, goni i kto by chciał pracę, może dostać by kubek, nie wiem, czy talerz kwaśnicy, to jest tragedia, ale już Arab, muzułmanin jak najbardziej, prawda, który przyjeżdża z petrodolarami, i z petrożonami, petrodziećmi, żeby sobie tam, nie wiem, co oni tam robią, co oni tam jedzą, bo kwaśnicy chyba nie mogą, chociaż podobno Allah nie widzi, jak jest poza krajem, czyli dziewczyny na jachtach, wyuzdany seks oraz wpierdzielanie wieprzowiny, to tutaj nie ma konfliktów międzynarodowych. Natomiast powiem szczerze, sprawdźmy, znaczy gratuluję uprawiającym dudki, sprawdźmy sądę szybko. Ktoś, kto ma prawo do życia poza kobietami w ciąży, zdecydowanie wygrywają zwolennicy PiS-u wszystkie płci, ale bardzo mocno naciskają mu, czyli zabrali 5% w tym sondażu, zabrały kobiety dające w szyję do 25 roku życia. Słuchajcie, nie dajcie się, przytulajcie się do siebie, przytuptajcie czasami kawałeczek, bądźcie zdrowi, oglądajcie Reset Obywatelski, mamy wspaniałe programy, wspierajcie nas i już niedługo, za chwilę trafi do Was pewne wydawnictwo, będzie można je pozyskać w różnych miejscach społeczne, ale o tym powiedzą więcej ci, co wiedzą więcej, a ja powiem za tydzień to, co wiem mniej. Jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest Oczkoś w głowie, program na niby, nie program, prawdziwy w czasach na niby, po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa. Zastanówmy się, za czym kolejka ta stoi. Ciao! Reset Obywatelski.